dzisiaj zaprezentowałaś suknię podczas pokazu La Mani dla Magnuma. Jak odbierasz właśnie tę suknię, bo w końcu jest ona inspirowana lodami Magnum? Tak, słuchajcie, dzisiejsze hasło jest być drapieżnym, być seksownym, być pewnym siebie. Hasło uwolnij bestię, sięgaj po więcej, dlatego ta suknia ma być taką metaforą pewności siebie. Kobieta, która jest wyzwolona, która jest drapieżna, ale ta drapieżność jest taka seksowna. Więc no, taki jest zamysł, słuchajcie, tak się czuję. Ale czy właśnie na co dzień również taką kobietą się czujesz? Wiesz co, może nie na co dzień, ale muszę powiedzieć, że są wieczory, kiedy mam ochotę i taka wzbudza się we mnie jakaś taka energia, że chciałabym po prostu iść za takim drapieżnym głosem. No bo myślę, że każdy, kto będzie drzemie, taka bestia, więc to jest właśnie dzisiejszy wieczór o tym mówi, że mamy być takie wyzwolone, mamy się nie bać, mamy iść za tym, za naszymi marzeniami, za tym, co pragniemy, co sobie wymarzyłyśmy i z naszym celem dążymy do tego. Zaprezentowałaś dzisiaj suknię La Mani, ale też na co dzień z Janną Przetakiewicz łączy Was życie prywatne. O, proszę bardzo. Ale czy łatwo jest właśnie współpracować Wam? Słuchajcie, tak, bardzo. Ja po prostu, my z Janną dużo spędzamy czasu i cała ta współpraca była niesamowitym fanem, no bo na co dzień spędzamy dużo czasu, prywatnie jesteśmy połączone i super fan miałyśmy z tego, że mogłyśmy coś razem stworzyć. Joanna zaprojektowała sukienkę i ja też trochę pomagałam w tym, coś dodawałam od siebie, więc fajne w ogóle doświadczenie. A wspieraliście Joasię z Aleksym właśnie podczas jej wyjazdu do Indii? Tak. Często pisałam do Aleksa, słuchaj, spytasz się jak mama, czy ona żyje? Bo to pisacie, no, wyjazd był ekstremalny, jak każdy wie. A zgodziłabyś się na wyjazd, na przykład z Aleksem właśnie do wzięcia w ogóle działu w takim programie? No, zaraz tutaj podasz jakieś, zaraz tutaj zainspirujesz telewizję nową parą. Po czym nie wiem, wiesz co, może bym była z Aleksem, to czemu nie? To by było ciekawe, że jako para. Może? Bo kto wie, prawda? Może byście mogli na przykład Małgorzatę Rozenek i Majdana zastąpić. Słuchajcie, jak my tam pojedziemy, to nas nic nie powstrzyma, my będziemy pierwsi. A czy w najbliższych planach macie zalegalizować swój związek? Mam tu na myśli ślub na przykład? Nie, słuchajcie, jeszcze o tym nie rozmawiamy. Jeszcze dlatego nie jesteśmy 6 miesięcy ze sobą. Ale czy zgodziłabyś się na przykład, żeby Asia zaprojektowała twoją suknię, czy chciałabyś sama dopiąć każdy szczegół? Nie, myślę, że tak. Myślę, że to by było ciekawe. Jeszcze o tym nie myślałam, to są takie jeszcze dalekie plany.